Dzień dobry, nazywam się Karolina Gorzkowska i mam ogromny zaszczyt przedstawić Państwu dzisiaj fragment pamiętnika Rutki Laskier. 2 luty 43 roku. Widziałam się dziś z Micką. Nie wiem, czym ją ci jej obskurni amanci tak trzymają, że się nie chce z nimi pogniewać. Są w niej tacy zaślepieni, myśląc, że każdy chłopak musi się w niej dłużyć. Pije to oczywiście do Janka, a Janek brzydzi się nią. Zdaje się, że Janek mnie bardzo lubi, a mnie to ani ziębi, ani grzeje. Dziś przypomniałam sobie dokładnie dzień 12 sierpnia 42, czyli punkt na Hakoachu. Spróbuję go opisać, żeby kiedyś za kilka lat, oczywiście jeżeli mnie nie wysiedlą, przypomnieć go sobie. O 4 nad ranem wstaliśmy, na 6:30 byliśmy już na miejscu. Samopoczucie było dość dobre aż do 9:00, wtedy gdy wyjrzałam przez parkan i zobaczyłam żołnierzy z karabinami wycelowanymi w stronę placu, na wypadek czyjejś ucieczki. O 3:00 rozpoczęła się segregacja. 1 to powrót. 1A to roboty, co jest 100-kroć razy gorsze od wysiedlenia. 2 do przejrzenia i 3 to wysiedlenie, czyli śmierć. Myśmy stanęli o 4:00. Mama z tatą i braciszkiem poszli na 1, a ja na 1A. Szłam, jakbym była ogłuszona. Siedział już Salek Goldzweig, Linka Gold, Mania Potocka. Najdziwniejsze to, żeśmy w ogóle nie płakali. Absolutnie. Nie uronili ani jednej łzy. Siedziałam tam do 1:00 w nocy, a potem uciekłam. Wyskoczyłam z takiej małej przybudówki z 1. piętra, ale nic mi się nie stało, tylko wargi miałam zgryzione do krwi. Gdy już byłam na ulicy, wpadłam w objęcia jakiegoś munduru. Czułam, że już nie wytrzymam. Wszystko skakało mi w głowie. Myślałam, że mnie będzie bił, ale on był najwidoczniej pijany, bo nie zauważył Judensternu i puścił mnie. Zapomniałam jeszcze o tym najważniejszym. Sama widziałam, jak żołnierz wyrwał kilkumiesięczne maleństwo z rąk matki i główką z całej siły. Piszę to, jak gdyby nigdy nic. Jakbym była doświadczonym na okrucieństwach wojskiem, a jestem przecież młoda, mam 14 lat. Niewiele w życiu widziałam, a już jestem taka obojętna.